Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy pieczeń z jajek z pieczarkami, danie bezmięsne, bardzo proste do przygotowania i smakuje na ciepło, zaraz po upieczeniu, jak i na zimno, na przykład z zimnymi sosami. Świetne danie jajeczne, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Bardzo serdecznie Wam zapraszam, a teraz zaczynamy. Do przygotowania tej pieczeni będę potrzebowała 10 dużych jajek, 7 ugotuję na twardo, a 3 wykorzystam surowe. Wkładam je zatem do garnka i gotuję na twardo dowolnym, ulubionym sposobem. Kiedy się ugotują, zalewam zimną wodą i zostawiam w tej zimnej wodzie, aby ostygły. Dzięki temu szybciej będzie można je obrać i szykować danie. W czasie, kiedy jajka się gotują, podsmażę pieczarki. Mam tutaj 300 g już obranych i oczyszczonych pieczarek. Kroję je teraz w mniejsze kawałki, dowolne mniejsze kawałki. Ja po prostu skrawam je nożem bezpośrednio nad głębokim naczyniem, uzyskując w ten sposób tak pokrojone pieczarki. Odstawiam je na chwilę na bok. I teraz jedna cebula, którą obieram i kroję z grubsza w kostkę. Pieczarki i cebulę trzeba teraz podsmażyć. Rozgrzewam zatem patelnię z 2-3 łyżkami masła klarowanego. Jeśli nie macie klarowanego, można dać zwykłe, ja daję klarowane, dlatego że moim zdaniem ma nieco lepszy smak. Rozgrzewam, dodaję cebulę i podsmażam, aż się zeszkli. Mieszam na średnim ogniu 2-3 minuty i kiedy jest już zeszklona, dodaję pokrojone pieczarki. Mieszam i co jakiś czas mieszając, smażę kilka minut, aż pieczarki delikatnie zaczną się rumienić. Nie chcę, żeby one całkowicie odparowały, chcę, żeby to masło klarowane na patelni znalazło się także w pieczeni, więc smażę tylko do czasu, kiedy zwiotczeją i zaczną się lekko rumienić. Tak to wygląda. Przypruszam je teraz solidną szczyptą soli oraz czarnego pieprzu. Dokładnie mieszam, zdejmuję z ognia i zostawiam do lekkiego przystygnięcia. Można przełożyć je na talerz, żeby szybciej ostygły lub wstawić patelnię do głębokiego naczynia z zimną wodą. Do osobnego naczynia wsypuję teraz 4 łyżki tartej bułki. Dodaję wody tyle, żeby ją namoczyć i odstawiam na bok. Niech sobie pęcznieje, a sama wracam do jajek. Ugotowane na twardo jajka w tym czasie także już przystygły. Obieram je teraz. I jajka oraz pieczarki należy teraz rozdrobnić. Można je posiekać na przykład w blenderze lub tak jak ja skorzystać z maszynki do mielenia. Nie ma to większego znaczenia, chodzi o to, żeby uzyskać z tego w miarę miałką masę, ale nie taką miazgę. Ja zarówno jajka, jak i pieczarki mielę w maszynce. Najpierw jajka, następnie podsmażone pieczarki z cebulą. Do rozdrobnionych jajek oraz pieczarek dodaję teraz napęczniałą tartą bułkę. Można dodać ją bezpośrednio do jajek i pieczarek lub przepuścić przez maszynkę. Ja przepuszczam przez maszynkę, dlatego że bułka wypchnie mi jeszcze pieczarki i dzięki temu całość bezproblemowo znajdzie się w misce. Dodaję posiekaną natkę pietruszki. Nie mam dzisiaj świeżej, więc daję 2 łyżki suszonej, ale kiedy biorę świeżą, to biorę po prostu pęczek natki pietruszki, myję, osuszam i drobno ją siekam i ten cały posiekany pęczek dodaję do masy. Dodaję teraz solidną szczyptę gałki muszkatołowej, całość dokładnie mieszam, sprawdzam smak i doprawiam do smaku solą oraz czarnym pieprzem. Dokładnych ilości nie podam, masa musi Wam odpowiadać smakiem, więc trzeba po prostu sprawdzać. Ja dodaję taką solidną szczyptę soli i solidną szczyptę czarnego pieprzu. Mieszam, jeśli masa odpowiada mi już smakiem, to dodaję teraz te 3 odłożone wcześniej surowe jajka. Wbijam je do masy i dokładnie mieszam. I gotowe. Tę masę przekładam teraz do keksówki, którą można wysmarować tłuszczem i cienko przyprószyć tartą bułką lub wyłożyć folią aluminiową, którą następnie smaruję tłuszczem i przypruszam tartą bułką. Dzięki temu, że keksówka jest wyłożona folią, łatwiej można później pieczeń po upieczeniu wyjąć. No i blacha jest łatwiejsza do umycia, wyczyszczenia. Masę starannie wygładzam, wyrównuję. Tak to wygląda. I wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez jakieś 40 minut. U mnie ten czas i ta temperatura się doskonale sprawdzają i nic więcej nie muszę robić, tylko po prostu czekać, aż pieczeń się upiecze. Gdyby jednak się okazało, że Wasze piekarniki pieką nieco inaczej i na przykład pieczeń zbyt szybko się rumieni, to pod koniec można przykryć ją folią aluminiową i dopiec do pożądanego czasu, czyli do tych 40 minut. Po tym czasie jest gotowa, wygląda tak, pachnie wspaniale.
Wyjmuję ją teraz z piekarnika, zostawiam na kilka minut, żeby nieco odpoczęła i w zasadzie jest gotowa. Można ją teraz kroić w plastry i podawać na ciepło lub zostawić do ostygnięcia i kroić w plastry i podawać na zimno. W obu wersjach smakuje wyśmienicie. Na ciepło podaję tak, jak podawałabym jajko sadzone z takimi dodatkami, z jakimi lubicie na przykład jajko sadzone, z ziemniakami pieczonymi, z frytkami, ze zwykłymi ziemniakami, z tuńczykiem i jogurtem. Ziemniaki będę prezentować w osobnym przepisie, a także na przykład z pieczywem i jakąś sałatką, to już według uznania. Na zimno lubię podawać z zimnymi sosami. Bardzo dobrze smakuje z sosem czosnkowym, z sosem tatarskim, po prostu ze wszelkimi sosami, które lubicie podawać do jajek faszerowanych. Pieczeń ta ma bardzo zbliżony smak do jajek faszerowanych, więc wszelkie dodatki, które lubicie do jaj faszerowanych, będą pasowały także i do tej pieczeni na zimno. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba. Przepis, jak sami widzieliście, jest bardzo prosty. Pieczeń jest doskonała, bardzo uniwersalna i mam nadzieję, że zechcecie wykorzystać przepis. Gorąco zachęcam i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.